Celem konferencji było podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników przedsięwzięcia pracujących z dziećmi, wymiana poglądów i doświadczeń między pracownikami nauki, nauczycielami wychowania fizycznego, trenerami, instruktorami, wreszcie studentami. W spotkaniu wzięli udział właśnie nauczyciele, instruktorzy, trenerzy i studenci. Była to tyle istotna konferencja, że połączono praktykę z teorią. Taka kombinacja może dać sukces i mamy nadzieję, że ostatecznie da. A jego miarą będą dzieci, które będą dobrze wyszkolone koszykarsko. Na to liczymy, by młodzi w szkole nabywali dobrych nawyków. Rozpoczęło się od zajęć z Jackiem Kolisem i Jarosławem Pytkowskim. Panowie poprowadzili praktyczne warsztaty dotyczące wykorzystania elementów koszykówki na lekcjach wychowania fizycznego w klasach od 1 do 3. Później do akcji przystąpił znany nam z wrocławskiego klubu koszykówki Mariusz Mazur. Również poprowadził zajęcia praktyczne dotyczące rozwijania zdolności koordynacyjnych w ćwiczeniach z piłką. Trzecia część konferencji została poprowadzona przez duet Marek Popowczak-Piotr Petryk. Podczas tych zajęć instruktorzy mogli poznać zastosowanie gry 1-1 w ocenie indywidualnych umiejętności ruchowych, zarówno w ataku, jak i obronie. Na koniec poruszono tematy zaproponowane przez samych uczestników spotkania, te, z którymi mają największe problemy, a konferencja zakończyła się wręczeniem certyfikatów.